Siema, 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 siema. Jak się spało? Powiem wam, mega dziwne to jest, k***wa. Zasnąłem wczoraj o godzinie, znaczy w sumie to dzisiaj, ale zasnąłem o godzinie drugiej. No a wstałem o 16. Oliwia mnie obudziła najpierw o 11, potem mnie obudziła o 14, a potem jej tak wstałem o tej tam 15 coś tam, żeby napisać, że stream o 19. O 15:18 o napisałem na Discordzie. Wstałem widzowie teraz równo godzinę temu wstałem z łóżka, polazłem do żabki. K***wa mać, ja p***ole, ile tam było dzieci, naprawdę myślałem, że coś rozp***le, nie? Po pierwsze stałem wiecie jaka kasjerka się trafiła? Na pewno kojarzycie taki rodzaj kobiet, że jak one widzą dzieci, to one nagle zajmują się tym dzieckiem, jakby to było ich własne. Wiecie, o co chodzi? Są takie typiarki niektóre, że one: O Jezus, jakiś ciebie duży chłopczyk, jaki masz samolot, latasz nim i tak dalej. I było tyle dzieci w tej żabce, że zamiast się zająć moim hot dogiem, to spaliła bułkę. Musiałem czekać 10 minut na jebanego hot doga, bo ona się zajmowała tymi dzieciakami zamiast kasować ludzi i zamiast zajmować się moim hot dogiem. I czekałem 10 minut na hot doga, ale zrobiła go i go jechałem w drodze powrotnej do domu. Nikita Magical wygląda jak wieśniara i zawsze będzie we wszystkim wyglądał jak wieśniara. Ej, to jest racja. I teraz ja mam pytanie do osób, które ogarniają. Ile kosztuje doczep włosów i farbowanie włosów dłuższych? Tak na oko. Z 10, kurwa, co? Co? 10 tysięcy, kurwa, kosztowało to gówno? Ja pierdolę, to już kurwa bym wolał oddać to wszystko Michaelowi, żeby drugi przeszczep włosów zrobił w Turcji. Coś takiego kosztowało 10 tysięcy? Ja pierdolę. No dobra, a to teraz pytanie, a te 90 koła pozostałe to na co pójdzie? Na ubrania? To znając Ferrariego i jego team ziomków, to pewnie będzie tak, że zamiast kupić ich faktycznie całą szafę zajebistych ciuchów za 100 koła, to oni kupią dwie bluzy po 50 i kurwa buty za dychę i chuj. To nawet nie będzie za bardzo, wiesz, na powiększenie kurwa ciosa. Dobra, a czemu ty się z niego śmiejesz? On jest prawdziwym bohaterem i właśnie wyjada z Nikity pozostałe nasienie Daniela, a ty co, hejterze? Doceń poświęcenie. Jego TikToki? Widziałem. Wczoraj mi się nowcia wyświetliła na TikToku. Twitterze, przepraszam. Jest cennik tego Bollywood Hair? Hollywood Hair? Przepraszam, już patrzę. Chociaż no w sumie to bardziej Hollywood Hair. Hollywood Hair. Cennik. Włosy słoweńskie Lux. 26 za gram. Hej. Jak ja mam to odczytywać? Bo tu jest perygram, ale ja nie wiem ile ono ma gramów. Ono około 200 gram, to od 1000. Nie wiem, kurwa. Mi się to wygląda jak jakiś skam. Och, chodzi w tej dramie? Szczerze? Nie wytłumaczę ci. Ale tylko wyłącznie dla twojego dobra, wiesz? No to jest marnacja twojej pamięci w mózgu. Polecisz, potrzebuję wiedzy informatyka. No to ja. Upgraded charging stacja dokująca z wyświetlaczem. No i dobra, i co ja mam ci tu powiedzieć, bo nie rozumiem. Bierzesz, kurwa. Masz podstawkę, stawiasz na niej myszkę i się ładuje, no i co? Co mam ci dalej powiedzieć? No będzie działało, nie? Ale to kosztuje stówę. To nie lepiej co do kabla po prostu podpinać tu i kabel i podpinasz i zresztą ta myszka i tak na jednym ładowaniu to leci prawie miesiąc. No może nie miesiąc, ale w chuj długo. Już dobrze wytłumaczone, to akurat mnie nas ciekawi. I będziemy co? Przedłużać włoski, koloryzować, keratyno wyprostowanie. Ale ma śmieszne AI, no... A, nie. Sorry. On na pewno ma jakiś filtr, ale jeszcze podnoszenie rozdzielczości RTX AI ja mam włączone i to dlatego ma taką dziwną twarz. Teraz powinien być lekko normalniej. Przedłużać włoski, koloryzować, keratyno wyprostowanie. Czy ktoś mi może wyjaśnić, co tu się stało? Słuchajcie, laska ma spalone włosy nieodpowiednimi koloryzacjami oraz pielęgnacją. Gość w ramach zapewne autopromocji, autoreklamy, zabiera tą biedną dziewczynę na najbardziej inwazyjne zabiegi na włosy. Przecież ona za 2 miesiące, jak ściągnie to do czepu, to będzie łysa. I co wtedy? I co wtedy? Spalone. Więc jeszcze robi na tym prostowanie keratynowe, zabieg chemiczny, który oczywiście ja popieram ten zabieg, wykonujemy go również w naszym salonie, ale na włosach zapewne zdrowych, nie wykonujemy go na włosach powykruszanych. Ja widziałem te nagrania, że przyczepili jej chyba 1 tonę włosów. No, w ogóle...
te włosy wyglądają mega źle, w sensie to ja się nie znam na doczepach, bo się nie znam, ale ja gołym okiem jestem w stanie zauważyć, kiedy się kończą jej naturalne włosy, a kiedy zaczyna się ten doczep. Ja nie znając się, to widzę, bo one są, bo te doczepione są jakieś takie, wygląda jakby były posklejane, kurwa, miodem. Takie są sztywne strasznie, jak patrzę na te nagrania. Ja się śmiałam, że Hollywood Hair to Team Daniel, plus, bo nieźle to zjebali. Dziewczyną po przejściach nie ma kasy i tak dalej. Podciągnięcie takich włosów to jest koszt kilkuset złotych. No może tak być, no. Ale nie gadajmy o pieniądzach, jakby, słuchajcie, chodzi o kondycję włosa. Ja bym chciał, żeby to fryzjer zobaczył, który to robił. Jakby chciałbym mu zadać tylko podstawowe pytanie. Czy przeprowadziłeś gruntowną konsultację, w której wyjaśniłeś tej biednej dziewczynie, że ona będzie łysa, że ty jej nie pomagasz, bo fajnie jak, okej, ta dziewczyna ma jakieś problemy ze sobą sama i tak dalej i zabierają ją do fryzjera, to jest mega spoko, bo jakby, tylko zabierzcie na pielęgnację, na odbudowę, żeby ten fryzjer jej, dobra, przyciemnił te włosy. Chociaż dobrze, to jest że... jeden mały problem w tym filmie. W tym filmie problemem jest niewiedza. Czyja niewiedza? Tego ziomka. Niewiedza na jaki temat? Na temat Ferrariego. I ten ziomek nie wie, że taka pielęgnacja zajęłaby tydzień. A Nicola po tygodniu to już będzie zapomnianym tematem, bo zasięgi się skończą. Chyba, że się zaskoczę, ale wątpię, że się zaskoczę. Reakcja mojego brata na pokój dziecięcy, uwaga. Bardzo ładnie. Się. Ale reakcja, powinien zrobić pokcampa jak Pola albo inny, kurwa, Olek z Genzi. To jest bardziej dziecięco, nie? A tu jest tak, wiesz, stanowane to jest wszystko, nie? Właśnie bardzo fajnie wygląda. Ogólnie mogłoby takie być dla nawet już te starszej osoby. O kurwa! On ma tego, Boże, zajebiste były te pluszaki, one były... Do czego one były? One nie były kiedyś w Happy Mealu? Ale była seria takich piesków z takimi gigantycznymi nosami. To było tak zajebiste. A to normalnie to było tak zajebiste. A tak właśnie chciałam, żeby było tak wyważone. Oprócz tutaj małej pomocy. No kurwa, ta koszulka vanilla. Dance game. Uwaga. Ale super. Nie, no freeze, taka reakcja słaba i ty chcesz być youtuberem? Powinieneś zajebać pokczampa, salto i jeszcze krzyknąć tak. Yo! Nie, no co to jest za reakcja słaba? Mocniej reaguj. Aż mała będzie tu z nami. Są szafki. Taka po prostu była nazwa? Kurwa, ale dojebano. Taka prosta, ale jednak wiesz. Tak jak wpisujesz pitbull w Google i ci wyskakują zdjęcia tego łysego chuja. Ciekaw jestem, jak to się zmieni, jak na przykład nasza córeczka. A nie, faktycznie pies. Znaczy teraz już wyskakuje pies, ale tak z rok temu jeszcze wyskakiwał pitbull. Właśnie, bo wczoraj na streamie sprawdzaliśmy i już wyskakuje pies. Ale był moment, że wyskakiwał pitbull. Ciekawe, co się zmieniło. Może pitbull powodował jakiś misinformation w internecie. Tak samo na przykład wpisujecie bonkol Wikipedia, wiadomo, co wyskakuje, nie? Stwierdzi, mamo, tato, jak zmienić tutaj... Więc po prostu jakoś zmieniło, po prostu pozycjonowanie było zmienione w Google. O nie. To sobie bierze wszystko własnej marki. No w sumie real. No i to jest prawdziwa reakcja. Co jest? Ale reakcja, no way! Są książeczki. A to są dobre książki. No to słuchajcie. Zaśnij, kochanie, na dworze nocka. Już ci się kleją. Zmęczony ocka. Ale jak tak mówisz dzieciom, to on potem mówi. Tak, nie wolno tak, nie wolno tak mówić. I potem jak tak jak kartoni będziesz mówił. O Jezu! Ej, dobra, okay, ale reakcja. No i to jest reakcja. Zobaczcie, uczniowie już przezwyciężyli mistrza. Dobra, to jest mega ważne ogólnie, żeby zrobić zdjęcie tego, co już tutaj jest, żeby nie kupić tego. Ej, posuń się, bo tutaj trzeba zrobić fotę. O, ja pierniczę. Nie. Młoda będzie mieć lepszy standard niż ja w akademii. Nawet jest specjalnie zrobione, żeby pasowało. Wytresowani są? No są w chuj, no właśnie mówię. Nie, już przezwyciężyli mistrza. Oj, wszystko jest gotowe. O, wszystko jest gotowe. Czemu on zagląda do kibla? Czemu on, kurwa... Nie wytrzymam, ale pokój, który wygląda jak zwykły pokój NOWAY, dole, o Jezu, co jest, no way, dole, niemożliwe, mega ważne, czy jest kostka zapachowa? A żeby córka nie zjadła jak tego skoczka narciarskiego, że córka kostkę zeżarła z kibla i trzeba było do szpitala jechać. A faktycznie, kurwa. Ej, kurwa, czemu ten sufit jest taki wysoki? Dopiero zauważyłem! Czemu oni mają taki wysoki... O kurwa, teraz to się będą dopiero zaczynały prawdziwe, kurwa, rzetelne reakcje. Kurwa, tylko ich jeszcze tu brakowało. Freeza 3.0 tu brakowało, kurwa mać. No, uwaga. Wow. Oj, guzik. Ale tak przytulnie bardzo. To jest najbardziej fajny. Ja pierdolę, to jest najbardziej pokojowy pokój, jaki w życiu widziałem. I pokój po basenie. Właśnie tak, bardzo. A mini Michael przyjdzie zobaczyć swój pokój, jak myślicie? Mi się wydaje, że... Uj, wiem. Ej, patrz, jakie poduszki w ogóle są.
Patrzę za takie pokoiki. Yo, no way! Mana Mid zrzuca 50 zł. Nowaj. To jest najbardziej wielki donate, jaki w życiu widziałem. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję! Dziękuję pięknie, Manami, Jezus Maria, dziękuję! Dzięki wielkie Sefie, dziękuję bardzo. Dzięki za 5 dyszek. To są poduszki specjalne. O te włosy, co... Tak, generalnie Oliwia wzięła, napisała, że te włosy są ch**owe na Twitterze i generalnie dziewczynki na Twitterze się spłakały do Oliwii, że one pisały tak. A czemu ją oceniasz? Jak ją oceniasz, to pokaż siebie. Więc kurwa, jest tak głupie. Czemu kogoś oceniasz? Chodź, pooceniamy ciebie. Bo, nie wiem, kurwa, ludzie na Twitterze to są tak jak przyku... Niektórzy nie. COO Oleg ma za BLUZKEKRUW89ARY8 i ASWYRAWURYAQWIRAW. Wystarczy. Co Oleg ma na sobie koszulkę? No co, jakąś pewnie Gucci. Mam ochotę mieć dziecko. Mam ochotę mieć dziecko. Kto mu powie? Poduszki specjalnie zrobione, tak? No. Pierwsza literka imienia normalnie. Ja bym mogła mieć taki pokój w ogóle w takim stylu. Przecież... Tak, też bym mógł mieć taki metraż pokoju. REL! Też bym mógł mieć taki pokój. Nie! Nie! Czy to są malutkie... Nie, pierdol! To są malutkie ubrania dla małego dziecka. Myślałem, że będzie miało, kurwa, bluzę Elkę w rozmiarówce, kurwa, Chaos Gone Global. Widzisz tą sukieneczkę? Boże, ona ma więcej ubrań niż ja, jeszcze i nie... Chcesz sobie poczytać srakę? No, tutaj generalnie jest grubo w chuj. Nie, że się czepiam, ale w sumie co losowych ludzi obchodzą włosy losowej dziewczyny? Chłopy nie ogarniają, że... Świat influencerów działa tak, że... Nie, w ogóle inaczej. Każdy ma prawo do wyrażenia swojej opinii. Jeżeli ja uważam, że te włosy są chujowe, to mówię o tym otwarcie. Bo moim zdaniem byłyby spoko, gdyby były na odwrót, tak szczerze. I wydaje mi się, że jakby było trochę inne ratio, bo są lekko... Trochę za głęboko to weszło, nie? Jakby to na przykład było tak odtąd, to w sumie byłoby lepiej. Tak, to jest w ogóle, widzowie, tak wam zdradzę, dla osób, które nie siedzą za bardzo na Twitterze. Powiem wam, widzowie, że generalnie dziewczynki na Twitterze mają jedną taktykę, jeżeli chodzi o tweety. Zamiast napisać ich zdanie się nie zgadza z twoim, zamiast napisać tego w odpowiedzi, to kurwa za każdym razem cytują twojego tweeta. Nie wiem w chuj, ale najczęściej są robione na kurwa profilach prywatnych. Pewnie dlatego, żebyś nie mogła odpowiedzieć. Standardowa taktyka. Wyzywanie kogoś, gdy ten ktoś nawet nie może ci odpowiedzieć, bo boisz się, że dostaniesz backlash od strony drugiej strony.